szkole, jednak to często do niej nie zachęca. Dlatego też nie dziwmy się uczniowi, któremu ciężko trafić na zajęcia. A kiedy w końcu przyjdzie on na lekcję, to nie obędzie się bez komentarza, że miło iż łaskawie się pojawił, że wagarować często mu się zdarza. I zanim zdąży usiąść w swojej ławce, już do tablicy wezwany zostanie. Gdy nie rozwiąże żadnego zadania, to do dziennika jedynkę dostanie. A kiedy chłopak powie o niej w domu, rodzice spojrzą na niego przejęci. I tak w sposób niezwykle skuteczny do matematyki syna zachęci. I uczeń zajrzy do podręcznika, ta funkcje wzory, pola objętości, ułamki, pierwiastki, stożki dwusieczne. A książka do matmy w kącie zagości. Zaś uczeń znajdzie sposób na oceny i dobre będą wpadać do dziennika. Lecz chłopak musi pamiętać o tym, że w szkole nie kończy się matematyka. Przydaje się także podczas zakupów i liczenia bilansu miesięcznego. A jeśli firmę własną chce założyć, nie znając matematyki nic z tego. Ułatwia również życie nam gdzie indziej, bo kiedy chcemy znać wysokość drzewa i dobrze jesteśmy z tego przedmiotu, to już się na nie wdopywać nie trzeba. Podobnie rzecz ma się z wyborem pizzy, dwie małe czy dużą, co więc nie wiemy. Gdy na liczenie chwilę poświęcimy, zaoszczędzimy, czyli taniej zjemy. I także w kuchni często jest przydatna ta naukowa matematyka. A kiedy trochę lepiej ją poznamy, smaczniejsze dania wyjdą z piekarnika. Matematyka się także przydaje w naprawdę wielu karcianych grach. I choć niektórych inaczej się zdaje, to generalnie lepiej ją znać.